W Katowicach w bibliotekach cała Polska czytała dziś Henryka Sienkiewicza. W Warszawie Narodowe Czytanie rozpoczął prezydent Andrzej Duda, a na krakowskim rynku aktorzy krakowskich teatrów. O piątej edycji Narodowego Czytania Beata Rzemieniuk. Tym nawet, którzy widzieli bóstwo w Neronie, wydawał się on w końcu bóstwem śmierci. Żałoba padła na miasto. Strach rozsiadł się po domach i w sercach. To jest Quo Vadis. To książka, która się dzieje w starożytnym Rzymie i jest taka o chrześcijaństwie. Quo Vadis rozbrzmiewało dziś nie tylko w Parku Ratuszowym w Nowej Hucie. Cała Polska czytała dziś Sienkiewicza, jedną z najbardziej znanych na świecie jego powieści, która została przetłumaczona na ponad 50 języków. To kształci, to rozwija mózg i myślę, że każdy Polak powinien czytać Sienkiewicza. Ma trudne książki, ale warto czytać naprawdę. Odchodzimy często od czytania powieści, tak na co dzień być może ta akcja zachęci. Narodowe Czytanie to akcja publicznego czytania wybitnych dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie polskiej literatury i czytelnictwa, które dla 7-letniej Marysi jest czymś szczególnym. Ich dotyk jest taki miły. Ewentualnie jak się czyta, to jest tak fajnie. I jak się wypożycza szczególnie książki. Ostatnio czytałam Nelę Małą Reporterkę i ją połknęłam w jeden dzień. Szczęśliwe oczy moje, które Cię widzą. Szczęśliwe uszy, które słyszały Twój głos. Usiądź i posłuchaj, bardzo miło. Podczas poprzednich akcji wspólnie czytaliśmy już Prusa Fredrę Mickiewicza. Jaką książkę wybrano na następną edycję, jeszcze nie wiadomo, ale pewne jest to, że będzie co czytać. Znajdziesz sposobność. Już teraz wiele książek do wyboru mają nowohucianie. Dziś oficjalnie otwarto pierwszą w Krakowie szafę z książkami, którą spotkać można w Parku Ratuszowym. Pożyczamy, oddajemy. Jeżeli nam się coś bardzo spodoba, możemy sobie oczywiście zostawić w biblioteczce domowej. Może u niektórych młodych ludzi to zapoczątkuje w ogóle domowe biblioteczki. No, najważniejsze jest, żeby czytać. A taka przestrzeń piękna, że czytać w parku to sama przyjemność. W ubiegłym roku co drugi Polak nie przeczytał ani jednej książki. Taka akcja jak dzisiejsza może to zmienić i pokazać, że książka to najprostszy sposób, by przenieść się do zupełnie innego świata. Beata Rzemieniuk, Kronika.